Zamieszanie wokół zarządzania Teatrem Polskim nie ma końca. Mogłoby się wydawać, że konflikt wokół placówki, który rozpoczął się jeszcze w sierpniu ubiegłego roku, gdy Cezary Morawski objął stanowisko dyrektora, zakończył się 26 kwietnia, kiedy to podjęto decyzję o odwołaniu go z tego stanowiska. Zarząd podjął decyzję o odwołaniu dyrektora Morawskiego. Sytuacja jednak ponownie skomplikowała się z dwóch powodów. Jednym z nich był brak możliwości wręczenia dyrektorowi odwołania, który przebywał wtedy na zwolnieniu lekarskim. To wypowiedzenie jest w tej chwili niemożliwe przeze mnie do odebrania. Dlaczego? Dlatego, ponieważ jestem na zwolnieniu. Drugim było wstrzymanie decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego przez wojewodę dolnośląskiego Pawła Hreniaka. Tym samym następca Morawskiego, Remigiusz Lęczyk, wyznaczony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 27 kwietnia nie został wpuszczony do gabinetu dyrektora. Po dwóch tygodniach w poniedziałek Cezary Morawski powrócił do pracy, by nadal wypełniać obowiązki dyrektora placówki. Teatr musi grać. Teatr gra. Gra funkcjonuje. Są nowe spektakle. Aktorzy grają, pracownicy techniczni funkcjonują. No owszem, są różne sytuacje związane, jeżeli pani pyta o sprawę odwołania pana dyrektora, ale pan dyrektor funkcjonuje. Pomimo politycznego zamieszania Teatr Polski jako instytucja kulturalna nadal działa i właśnie przygotowuje się do kolejnej premiery. Tym razem będzie to Kordian, czyli Panoptikum Strachów Polskich w reżyserii Adama Sroki. Na scenie zobaczymy aktorów Teatru Polskiego, jak i artystów występujących gościnnie. Jesteśmy zajęci pracą nad bardzo trudnym materiałem, pięknym, wspaniałym, słowacki Kordian, czyli Panoptikum Strachów Polskich. Nas interesuje i ta pierwsza część tytułu Kordian i to Panoptikum Strachów Polskich. Fizycznie możemy powiedzieć, że jest dwóch Kordianów, ale tak naprawdę jest to jeden Kordian w dwóch postaciach. O, jak to ładnie brzmi. Człowiek jest człowiekiem, jest czarny, biały, zielony, żółty, jest różny i taki staram się, żeby był mój Kordian. Złożony, ludzki. Imaginacja ze strachem tworzą takie jakby uzupełnienie i paralelną grupę osób, które oddziałują bardzo mocno na Kordiana, który tam gdzieś z boku siedzi, młodego Kordiana i właściwie są stwarzane z jego myśli, z jego głowy, z jego, myślę, że może i psychozy, tego nie wiem. Trzeba będzie pytać samego zainteresowanego. Jesteśmy jego wyobrażeniem. Premiera Kordiana zaplanowana jest na 12 maja. Tymczasem Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął we wtorek uchwałę o złożeniu skargi na działania wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Co ciekawe, skarga składana będzie na ręce samego wojewody, który musi ją przekazać do sądu. Te wszystkie czynniki sprawiają, że odpowiedzi na pytanie, kto jest dyrektorem Teatru Polskiego, wciąż nie ma i jeszcze długo może nie być. Beata Nowak, Echo 24. Gdzie idą?